Karen Horney. Neurotyczna osobowość naszych czasów. Rozdział 5. Ciąg dalszy. Jednemu z czynników mogących wpływać na dalszy rozwój lęku dziecięcego pragnę poświęcić szczególną uwagę. Zupełnie bowiem inne znaczenie ma sytuacja, kiedy reakcje wrogości i lęku ograniczają się do środowiska, które je wywołało u dziecka. Inne zaś sytuacja, kiedy powstaje zgeneralizowana postawa wrogości i lęku wobec ludzi w ogóle. Jeżeli dziecko ma to szczęście, że posiada na przykład kochającą babcię, wyrozumiałą nauczycielkę czy dobrych kolegów, to doświadczenia wynikające z kontaktów z nimi mogą zapobiec sytuacji, w której oczekiwałoby się od ludzi tylko zła. Im cięższe są doświadczenia dziecka w rodzinie, tym łatwiej powstanie u niego nie tylko nienawiść wobec rodziców i innych dzieci, ale także postawa nieufności i zaciętości wobec wszystkich ludzi. Im bardziej dziecko jest izolowane i powstrzymywane od nabywania innych, własnych, często pozytywnych doświadczeń, tym łatwiej rozwinie się u niego zgeneralizowana niechęć wobec ludzi. I wreszcie, im bardziej dziecko ukrywa swój żal do własnej rodziny, ulegając postawom rodziców, tym silniej będzie rzutowało swój lęk na świat zewnętrzny, nabywając w ten sposób przekonania, że świat w ogóle jest groźny i straszny. Ogólny lęk wobec świata może także rozwijać się lub wzrastać stopniowo. Dziecko, które wyrosło w opisanych wyżej warunkach, nie odważy się na przejawianie w swych kontaktach z ludźmi takiej przedsiębiorczości czy wojowniczości, jaką wykazują inni. Utraciło już błogą pewność, że jest kochane i nawet nieszkodliwe złośliwości potraktuje jako dowód okrutnego odrzucenia. Łatwiej będzie je zranić i sprawić mu przykrość, gdyż będzie mniej zdolne do samoobrony. Stan, któremu sprzyjają lub który wywołują wymienione przeze mnie lub podobne czynniki, to rosnące wszechogarniające poczucie samotności i bezradności we wrogim świecie. Ostre jednostkowe reakcje na jednostkowe prowokacje krystalizują się w postaci określonych postaw. Cechy te same w sobie nie tworzą nerwicy, ale stanowią żyzną glebę, na której nerwica może wyrosnąć. Ze względu na podstawową rolę, jaką cechy te odgrywają w nerwicy, nadałam im specjalną nazwę – lęk podstawowy. Jest on nierozerwalnie spleciony z podstawową wrogością. W trakcie analizowania najróżniejszych indywidualnych postaci lęku stwierdza się, że lęk podstawowy leży u podłoża wszystkich związków międzyludzkich. O ile różne indywidualne reakcje mogą być wywoływane przez czynniki aktualne, o tyle lęk podstawowy utrzymuje się w sposób ciągły, bez żadnych szczególnych bodźców płynących z danej sytuacji. Gdyby obraz nerwicy porównać ze stanem politycznego niepokoju w danym kraju, to lęk podstawowy i podstawowa wrogość byłyby podobne do leżącego u podłoża tego stanu niezadowolenia i protestów wobec reżimu. W obu przypadkach może nie być w ogóle objawów zewnętrznych, albo też mogą one występować w różnej formie. W państwie mogą one przybrać formę zamieszek, strajków, zebrań, demonstracji. Poszczególne zaś formy lęku mogą się przejawiać w postaci różnych objawów. Niezależnie od czynnika wywołującego, wszystkie objawy lęku mają jedno wspólne tło. W prostych nerwicach sytuacyjnych nie obserwuje się lęku podstawowego. Składają się na nie neurotyczne reakcje na aktualne sytuacje konfliktowe u jednostek, które nie mają zaburzonych stosunków z innymi ludźmi. Następujący opis może posłużyć za przykład częstych w praktyce psychoterapeutycznej przypadków.
45-paroletnia kobieta skarżyła się na występujące w nocy gwałtowne bicie serca i stany lękowe, którym towarzyszyły obfite poty. Nie znaleziono żadnych zmian organicznych i wszystko wskazywało na to, że jest ona zdrowa. Sprawiała wrażenie kobiety życzliwej i bezpośredniej. Przed 20 laty z przyczyn nie tyle zależnych od niej samej, ile uwarunkowanych sytuacją życiową, wyszła za mąż za człowieka 25 lat starszego od siebie. Była z nim bardzo szczęśliwa, bo życie seksualne układało się dobrze, miała troje wyjątkowo udanych dzieci, była dobrą gospodynią. W ciągu ostatnich 5 czy 6 lat mąż zdziwaczał trochę i stracił nieco wydolność seksualną, ale zniosła to bez żadnych reakcji neurotycznych. Trudności zaczęły się przed 7 miesiącami, kiedy sympatyczny kawaler w jej wieku zaczął ją darzyć szczególnymi względami. Okazało się, że zaczęła żywić urazę do swego starzejącego się męża, ale wyparła to uczucie z przyczyn zupełnie zrozumiałych w świetle całokształtu jej dotychczasowego życia psychicznego i społecznego oraz dobrego w zasadzie pożycia małżeńskiego. Po kilku rozmowach psychoterapeutycznych potrafiła stanąć twarzą w twarz ze swoją sytuacją konfliktową, pozbywając się w ten sposób lęku. Nic lepiej nie wskazuje na wagę lęku podstawowego niż porównanie indywidualnych reakcji w przypadkach nerwicy charakteru z reakcjami występującymi w takich przypadkach jak wyżej opisany, należących do grupy prostych nerwic sytuacyjnych. Ten ostatni rodzaj nerwic występuje u ludzi zdrowych, którzy często nie umieją rozwiązać świadomie sytuacji konfliktowej, nie potrafią spojrzeć otwarcie na przyczynę i na naturę konfliktu, nie umieją wobec tego podjąć jasnej decyzji. Jedna z istotnych różnic między tymi dwoma rodzajami nerwic polega na łatwości, z jaką uzyskuje się efekty terapeutyczne w nerwicach sytuacyjnych. W nerwicach charakteru terapia stwarza liczne trudności, dlatego trwa ona bardzo długo, czasem za długo, żeby pacjent chciał czekać na wyleczenie. Natomiast stosunkowo łatwo można wyleczyć z nerwicy sytuacyjnej. Rozmowa o sytuacji konfliktowej pacjenta, przebiegająca w atmosferze zrozumienia, pozwala często usunąć nie tyle objawy, ale i przyczyny choroby. W innych przypadkach terapia przyczynowa polega na usunięciu trudności poprzez zmianę środowiska. W tych przypadkach psychoanaliza nie jest potrzebna ani nawet wskazana. Jeżeli więc w nerwicy sytuacyjnej reakcja neurotyczna wydaje się adekwatna do sytuacji konfliktowej, to w nerwicach charakteru nie dostrzegamy takiej adekwatności. Istnienie lęku podstawowego powoduje, że przy najbłahszej prowokacji może wystąpić niezwykle intensywna reakcja. O ile zakres możliwych objawów lęku i sposobów obrony przed nimi jest nieograniczony i u każdej jednostki może być różny, o tyle lęk podstawowy jest mniej więcej u wszystkich jednakowy, a różni się tylko zasięgiem i intensywnością. Można go z grubsza określić jako poczucie, że jest się małym, nieważnym, bezradnym, opuszczonym człowiekiem, który czuje się zagrożony w świecie nastawionym na wykorzystanie, oszukanie, atakowanie, poniżanie, zdradę i zawiść. W psychozach obserwuje się często raczej wysoki poziom świadomości istnienia takiego lęku. U pacjentów z paranoją lęk ten jest ograniczony do jednego lub kilku określonych osób. Schizofrenicy mają często przenikliwą świadomość potencjalnej wrogości otaczającego ich świata i to w takim stopniu, że nawet wyrażaną wobec nich życzliwość skłonni są traktować jako sygnał wrogości. Neurotycy natomiast rzadko uświadamiają sobie istnienie lęku podstawowego czy podstawowej wrogości, a przynajmniej nie są świadomi ich wagi czy roli w swoim życiu. Nieufność wobec wszystkich ludzi może być maskowana przekonaniem, że ludzie są na ogół dość sympatyczni i może wiązać się na pozór z dobrymi stosunkami z innymi.
Z kolei głęboka pogarda dla wszystkich ludzi bywa czasami maskowana gotowością do wyrażania podziwu. Choć lęk podstawowy odczuwany jest na ogół w stosunku do ludzi, może jednak zostać pozbawiony swego osobowego charakteru i przekształcić się w poczucie zagrożenia ze strony burz, wydarzeń politycznych, zarazków, wypadków, środków konserwujących, czy też w poczucie, że jest się skazanym przez los. Wyszkolonemu obserwatorowi nie trudno rozpoznać źródło takich postaw, natomiast sam neurotyk dopiero w wyniku intensywnej pracy psychoanalitycznej potrafi rozpoznać, że w istocie nie boi się zarazków i tym podobnych rzeczy, ale ludzi, i że jego rozdrażnienie w kontaktach z nimi nie jest wyłącznie adekwatną i uzasadnioną reakcją na rzeczywistą prowokację z ich strony, ale że on sam stał się w zasadzie wrogi i nieufny wobec nich. Zanim przejdziemy do opisu skutków, jakie dla powstania nerwicy ma lęk podstawowy, musimy rozważyć jedno pytanie nurtujące prawdopodobnie wielu czytelników. Czyż natura lęku podstawowego i wrogości wobec ludzi, opisana jako zasadniczy składnik nerwicy, nie jest normalną postawą uznawaną skrycie przez nas wszystkich, choć w mniejszym może wymiarze? Odpowiadając na to pytanie, musimy odróżnić dwa punkty widzenia. Jeżeli przez postawę normalną będziemy rozumieli postawę powszechnie występującą u ludzi, to można powiedzieć, że lęk podstawowy ma rzeczywiście normalny odpowiednik w postaci tego, co w niemieckim języku filozoficznym i religijnym nazywane jest Angst der Kreatur. Wyrażenie to oznacza, że wszyscy jesteśmy faktycznie bezsilni wobec sił potężniejszych od nas, takich jak śmierć, choroby, starość, żywioły, wydarzenia polityczne, wypadki. Po raz pierwszy dostrzegamy tę sytuację w bezradności dzieciństwa, ale świadomość ta towarzyszy nam przez całe życie. Ten właśnie lęk ma z lękiem podstawowym element wspólny w postaci bezsilności wobec sił potężniejszych od nas. Nie przypisuje natomiast tym siłom wrogości. Jeżeli natomiast przez słowo normalny będziemy rozumieli to, co za normalne uważa się w naszej kulturze, możemy powiedzieć tak. Na ogół człowiek wychowany w tej kulturze, jeżeli nie był nadmiernie chroniony w miarę dojrzewania i w wyniku różnych doświadczeń, będzie bardziej ostrożny w stosunkach z ludźmi, mniej skłonny do ufania im, bardziej świadomy tego, że zachowania ludzkie często nie są szczere, ale podyktowane tchórzostwem czy wyrachowaniem. Jeżeli jest uczciwy, odniesie te reakcje także do siebie. Jeśli nie, zobaczy to wszystko wyraźniej jedynie u innych. Krótko mówiąc, nabywa w ten sposób postawy niewątpliwie podobnej do lęku podstawowego. Różnica polega tu jednak na tym, że zdrowy, dojrzały człowiek nie czuje się bezradny w obliczu ludzkich ułomności i w odróżnieniu od neurotyka potrafi dokonać selektywnych zróżnicowań. Potrafi on wyrażać wobec ludzi sporo autentycznej życzliwości i zaufania. Być może przyczyna tych różnic polega na tym, że człowiek zdrowy większość swoich niepomyślnych doświadczeń przeżywa w wieku, w którym zdolny jest już do ich integracji. U neurotyka natomiast przypadają one na wiek, w którym nie potrafi jeszcze sobie z nimi dać rady i wskutek swej bezradności reaguje na nie lękiem. Lęk podstawowy w określony sposób wpływa na postawę jednostek wobec innych. Jest on równoznaczny z izolacją emocjonalną, tym trudniejszą do zniesienia, że łączy się ona z uczuciem własnej wewnętrznej słabości, z brakiem wiary w siebie. Niesie w sobie zarodek potencjalnego konfliktu między pragnieniem odnalezienia oparcia w innych ludziach,
a niemożnością zrealizowania tego w wyniku odczuwania głębokiej nieufności i wrogości wobec nich. Oznacza to, że wskutek wewnętrznej słabości człowiek pragnie zrzucić całą odpowiedzialność na innych, pragnie, aby go obronili i opiekowali się nim, ale jednocześnie z powodu podstawowej wrogości jest nazbyt nieufny, żeby móc to pragnienie zrealizować. Nieodmienną konsekwencją tej sytuacji jest skupianie wysiłków na przywracaniu zagrożonego dotąd poczucia bezpieczeństwa. Im bardziej lęk jest dokuczliwy, tym intensywniejsze muszą być środki obronne. W naszej kulturze spotykamy cztery główne sposoby obrony przed lękiem podstawowym. Są to miłość, uległość, władza i wycofywanie się. W naszej kulturze spotykamy cztery główne sposoby obrony przed lękiem podstawowym. Są to miłość, uległość, władza i wycofywanie się. Po pierwsze, zapewnienie sobie miłości pod jakąkolwiek postacią może skutecznie chronić przed lękiem. W tej sytuacji motto brzmi: jeżeli mnie kochasz, nie skrzywdzisz mnie. Po drugie, uległość można z grubsza podzielić na dwie podgrupy, w zależności od tego, czy dotyczy konkretnych osób lub instytucji, czy nie. Konkretnym objawem będzie na przykład uległość wobec obiegowych tradycyjnych opinii, obrządków religijnych, czy też żądań człowieka mającego władzę. Wszelkie zachowanie motywowane będzie potrzebą przestrzegania tych przepisów, czy spełnienia tych dążeń. Postawa ta może przekształcić się w potrzebę bycia dobrym, przy czym to, co dobre, będzie się różniło w zależności od żądań czy przepisów, którym jednostka podporządkowuje się. Gdy postawa uległości nie jest związana z żadną konkretną osobą czy instytucją, przybiera ona bardziej ogólną postać uległości wobec potencjalnych życzeń wszystkich ludzi i unikania wszystkiego, co mogłoby wzbudzić czyjąś niechęć czy złość. W takich wypadkach jednostka wypiera wszelkie własne żądania, wypiera krytykę wobec innych, pozwala się wykorzystywać, nie broniąc się, i gotowa jest pomagać ludziom w niezróżnicowany sposób. Czasem tacy ludzie zdają sobie sprawę z tego, że u podłoża ich działań leży lęk, ale najczęściej są tego zupełnie nieświadomi, mając głębokie przekonanie, że postępują tak w imię ideału altruizmu i samopoświęcenia się tak silnego, że prowadzącego do wyrzeczenia się własnych pragnień. Zarówno w przypadku określonej, jak i w ogólnej postaci uległości motto brzmi: jeżeli poddam się, nie zostanę skrzywdzony. Postawa uległości może także służyć osiąganiu poczucia bezpieczeństwa poprzez miłość. Jeżeli miłość jest czymś tak ważnym dla człowieka, że decyduje o jego poczuciu bezpieczeństwa w życiu, to gotów jest zapłacić za nią wszelką cenę, a oznacza to głównie całkowitą uległość wobec cudzych życzeń. Często jednak człowiek nie wierzy, że ktoś może go kochać, i wtedy postawa uległości ma na celu zdobycie nie miłości, lecz opieki. Są ludzie, którym poczucie bezpieczeństwa może zapewnić tylko sztywna uległość. Lęk jest u nich tak silny, a brak wiary w miłość tak zupełny, że możliwość zdobycia miłości w ogóle nie wchodzi w rachubę. Trzecia próba obrony przed lękiem podstawowym polega na zdobyciu władzy. Chodzi więc tu o wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa przez osiągnięcie rzeczywistej władzy lub sukcesu, stanu posiadania, podziwu lub wyższości intelektualnej. W tej próbie obrony motto brzmi: jeżeli będę miał władzę, nikt nie może mnie skrzywdzić. W naszej kulturze spotykamy cztery główne sposoby obrony przed lękiem podstawowym. Są to miłość, uległość, władza i
wycofywanie się. Czwartym sposobem obrony jest wycofywanie się. Omówione poprzednio grupy zabiegów obronnych łączy gotowość do walki ze światem, do uporania się z nim w taki czy inny sposób. Obronić się można także przez wycofanie się ze świata. Nie oznacza to, że człowiek musi uciec na pustynię czy pogrążyć się w kompletnym odosobnieniu. Oznacza to jedynie uniezależnienie się od innych w takim zakresie, w jakim wpływają oni na zaspokojenie zewnętrznych czy wewnętrznych potrzeb jednostki. Niezależność w zakresie zaspokajania potrzeb zewnętrznych można osiągnąć na przykład poprzez gromadzenie przedmiotów. Motyw posiadania różni się w tym przypadku zupełnie od motywu posiadania uwarunkowanego pragnieniem władzy czy wpływu i przedmioty materialne są tu używane w inny sposób. Wtedy, gdy przedmioty gromadzi się po to, aby zapewnić sobie niezależność, lęk jest zwykle zbyt duży, aby można się było nimi cieszyć i jedynym celem ich posiadania jest zabezpieczenie przed wszelkimi niesprzyjającymi okolicznościami. Inny sposób prowadzący do tego celu zdobycia zewnętrznej niezależności to ograniczenie swoich potrzeb do minimum. Niezależność w zakresie potrzeb wewnętrznych można osiągnąć na przykład poprzez emocjonalne zobojętnienie na sprawy innych ludzi, tak, że nic nie zdoła sprawić człowiekowi przykrości czy rozczarować go. Oznacza to także stłumienie własnych przeżyć emocjonalnych. Jednym z wyrazów takiego zobojętnienia jest postawa, w której niczego i nikogo nie traktuje się poważnie, łącznie z samym sobą, postawa częsta w kręgach intelektualistów. Traktowania siebie w sposób niepoważny nie należy mylić z uważaniem siebie za kogoś mało ważnego. W rzeczywistości postawy te mogą być sobie przeciwstawne. Te mechanizmy wycofywania się podobne są do mechanizmów uległości czy ustępliwości pod tym względem, że i w jednym, i drugim dochodzi do odrzucania własnych pragnień. Ale o ile w drugiej grupie odrzucanie to służy temu, żeby być dobrym albo ustępowaniu cudzym życzeniom dla zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, o tyle w pierwszej grupie pojęcie bycia dobrym nie odgrywa żadnej roli. A celem odrzucania jest uniezależnienie się od innych. Tutaj motto jest takie: jeżeli się wycofam, nic mi nie może sprawić przykrości. Aby ocenić rolę, jaką odgrywają w nerwicach te różne próby obrony przed lękiem podstawowym, trzeba zdać sobie sprawę z ich potencjalnego nasilenia. Próby obrony pobudza nie chęć zaspokojenia pragnienia przyjemności czy szczęścia, ale potrzeba bezpieczeństwa. Nie oznacza to jednak, że potrzeby te są mniej silne czy w mniejszym stopniu domagają się zaspokojenia niż popędy instynktowne. Doświadczenie wskazuje na to, że wpływ ambicji może być tak samo silny albo nawet silniejszy niż impuls seksualny. Każdy z tych czterech mechanizmów stosowany wyłącznie lub głównie może skutecznie zapewnić upragnione poczucie bezpieczeństwa, jeżeli sytuacja życiowa jednostki pozwala na stosowanie go bez narażania się na konflikty, chociaż za taką jednostronność płaci się zwykle zubożaniem osobowości. Na przykład kobieta krocząca drogą uległości może znaleźć spokój i sporo zadowolenia w kulturze wymagającej od kobiety posłuszeństwa rodzinie lub mężowi i podporządkowania się tradycyjnym formom. Jeżeli silne dążenie do władzy i posiadania rozwinie się u monarchy, efektem może być poczucie bezpieczeństwa i powodzenie w życiu. Właściwie jednak proste dążenie do jednego celu może często nie dać spodziewanego wyniku, ponieważ stawiane żądania są nadmierne i wygórowane lub tak nieliczące się z innymi, że prowadzą do konfliktów z otoczeniem. Częściej szuka się uwolnienia od silnego lęku za pomocą nie jednego, ale kilku sposobów, nawet sprzecznych ze sobą.
Neurotyk może bowiem odczuwać jednocześnie przemożną potrzebę dominowania nad wszystkimi i bycia przez wszystkich kochanym, podporządkowania się innym i narzucania im swej woli, oderwania się od ludzi i tęsknoty za ich miłością. Te zupełnie nierozwiązalne konflikty stanowią właściwie najczęściej ośrodek dynamiczny nerwic. Dwa najczęściej ścierające się ze sobą dążenia to pragnienie miłości i władzy. Struktura nerwic, którą opisałam, nie jest w zasadzie sprzeczna z teorią Freuda, zgodnie z którą nerwice są przede wszystkim wynikiem konfliktu między popędami instynktownymi a wymaganiami społeczeństwa, czy też ich odbiciem w superego. Ale chociaż zgadzam się z tym, że wystąpienie konfliktu między dążeniami jednostki a naciskiem społecznym jest koniecznym warunkiem powstania każdej nerwicy, to jednak nie uważam, aby to był warunek wystarczający. Zderzenie jednostkowych pragnień z wymaganiami społeczeństwa nie musi prowadzić do nerwicy, ale może być przyczyną rzeczywistych ograniczeń w życiu, to znaczy prostego tłumienia bądź wyparcia pragnień lub, mówiąc najogólniej, prawdziwego cierpienia. Nerwica powstaje jedynie wtedy, gdy ten konflikt rodzi lęk, a próby usunięcia lęku prowadzą z kolei do pojawienia się tendencji obronnych, które, choć w równym stopniu wymagają realizacji, są ze sobą sprzeczne. Rozdział szósty. Neurotyczna potrzeba miłości. Nie ma chyba wątpliwości co do tego, że w naszej kulturze te cztery sposoby obrony przed lękiem omówione w poprzednim rozdziale mogą odegrać decydującą rolę w życiu wielu ludzi. Są tacy, których głównym dążeniem jest to, aby być kochanym, lub zdobyć uznanie i którzy zrobią wszystko, aby zaspokoić to pragnienie. A także ci, których zachowanie charakteryzuje skłonność do podporządkowania się i do ulegania i którzy nie podejmują żadnych kroków w kierunku obrony swych praw. Są też inni, których dążenia zdominowane są przez pragnienie sukcesu, władzy czy posiadania. Tacy, którzy mają tendencję do izolowania się i uniezależniania od ludzi. Można jednak zapytać, czy rzeczywiście dążenia te stanowią obronę przed jakimś lękiem podstawowym? Czy nie są one po prostu wyrazem dążeń w obrębie normalnych możliwości danych człowiekowi? Okazuje się, że te dwa punkty widzenia nie są ani sprzeczne, ani się wzajemnie nie wykluczają. Wszyscy odczuwamy w różnym nasileniu pragnienie miłości. Mamy tendencję do uległości, dążenie do osiągnięcia władzy lub sukcesu, a także tendencję do wycofywania się. I wcale to nie musi świadczyć o nerwicy. Co więcej, taka czy inna tendencja może przybierać w pewnych kulturach formę dominującej postawy. Fakt taki sugerowałby, że tendencje te są przejawem normalnych możliwości tkwiących w ludziach. Moja teoria nie ma na celu negowania normalnego charakteru tych dążeń, ale stwierdzenie, że wszystkie one mogą służyć obronie w wypadku wystąpienia lęku, a przyjmując tę funkcję obronną, zmieniają swoje właściwości, stając się czymś zupełnie innym.
Najłatwiej będzie mi wyjaśnić tę różnicę na podstawie analogii. Wchodzimy na drzewo dlatego, że chcemy sprawdzić naszą siłę i umiejętności oraz zobaczyć widok z jego wierzchołka. Ale możemy też na nie wdrapać się, uciekając przed dzikim zwierzęciem. W obu przypadkach wchodzimy na drzewo, ale motywy tej czynności są zupełnie różne. W pierwszym wypadku robimy to dla przyjemności, w drugim kieruje nami strach i przymus. W pierwszym wypadku możemy wejść lub nie, w drugim jesteśmy do tego zmuszeni. W pierwszym wypadku możemy poszukać takiego drzewa, które najbardziej odpowiada naszemu celowi, w drugim nie mamy wyboru i musimy wejść na najbliższe drzewo, jakie napotykamy. Zresztą to wcale nie musi być drzewo, ale na przykład maszt lub dom, jeżeli tylko zapewni nam bezpieczeństwo. Różnym siłom napędowym odpowiadają różne uczucia i zachowania. Jeżeli kieruje nami bezpośrednie pragnienie uzyskania satysfakcji, nasza postawa będzie spontaniczna i różnicująca. Jeżeli natomiast kieruje nami lęk, nasze uczucia i działania będą przymusowe i niezróżnicowane. Są oczywiście i etapy pośrednie. Przy występowaniu takich popędów instynktownych jak głód czy seks, zdeterminowanych w dużym stopniu przez napięcia fizjologiczne wywołane ich brakiem, napięcie fizyczne może być tak nasilone, że poszukiwanie zaspokojenia staje się równie przymusowe i niezróżnicowane jak przy popędach, których źródłem jest lęk. Występuje również różnica w zakresie uzyskanego zadowolenia. Mówiąc ogólnie, różnica między przyjemnością a uspokojeniem. Jest ona jednak mniej ostra, aniżeli wydawałoby się na pierwszy rzut oka. Zaspokojenie popędów instynktownych, takich jak głód czy seks, dostarcza przyjemności, ale jeżeli napięcie fizyczne zostało zbytnio nasilone, to wówczas uzyskane zadowolenie jest bardzo podobne do tego, jakie daje uwolnienie się od lęków. W obu wypadkach człowiek pozbywa się nieznośnego napięcia. Przyjemność i uspokojenie mogą być równie intensywne. Zadowolenie seksualne, choć jakościowo różne, może być równie silne jak uczucia człowieka, który nagle uwolnił się od intensywnego lęku. I wreszcie, mówiąc ogólnie, dążenie do uspokojenia może dorównywać popędom instynktownym nie tylko swą siłą, ale także uzyskanym zadowoleniem. Karen Horney. Neurotyczna osobowość naszych czasów. Dążenia do uspokojenia, jak to opisałam w poprzednim rozdziale, mogą kryć w sobie również wtórne źródła zadowolenia. Uczucie, że jest się kochanym lub docenianym, czy uczucie sukcesu lub władzy, mogą dostarczyć dużego zadowolenia zupełnie niezależnie od korzyści, jaką jest poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, jak wkrótce zobaczymy, różne drogi prowadzące do uspokojenia dostarczają wielu możliwości w zakresie rozładowywania nagromadzonej wrogości, umożliwiając w ten sposób uwolnienie się od napięć. Stwierdziliśmy, że lęk może być siłą napędową niektórych dążeń i dokonaliśmy przeglądu najważniejszych powstałych w ten sposób popędów. Przejdę teraz do dokładniejszego omówienia tych dwóch popędów, które odgrywają faktycznie największą rolę w nerwicach: pragnienia miłości i żądzy władzy. Pragnienie miłości tak często występuje w nerwicach i tak łatwo daje się rozpoznać wyszkolonemu obserwatorowi, że można je uważać za jeden z najpewniejszych wskaźników lęku. Dla kogoś odczuwającego absolutną bezsilność wobec niezmiennie zagrażającego i wrogiego świata,
Poszukiwanie miłości wydaje się najbardziej logicznym i bezpośrednim sposobem szukania życzliwości, pomocy czy uznania. Gdyby właściwości psychiczne neurotyka były takie, za jakie on sam je często uważa, to zdobycie miłości nie powinno mu sprawiać trudności. Werbalizując to, co neurotyk sam często niejasno tylko przeczuwa, możemy ująć jego przeczucia następująco. Chce on przecież tak niewiele. Chce tego tylko, by ludzie byli dla niego życzliwi, udzielali mu porad, brali pod uwagę to, że jest on biedną, nieszkodliwą, osamotnioną istotą, która chce wszystkim robić przyjemność, a w żadnym przypadku nie chciałaby nikomu nigdy sprawić przykrości. Nie zauważa natomiast tego, jak bardzo jego czułe punkty, takie jak ukryta wrogość czy drobiazgowe wymagania, zakłócają jego związki z innymi ludźmi. Nie potrafi także ocenić prawidłowo wrażenia, jakie wywiera na innych, ani ich reakcji wobec niego. Wskutek tego nie może zrozumieć, dlaczego jego przyjaźnie, małżeństwo, sprawy sercowe, kontakty zawodowe są tak często niezadowalające. Dochodzi zwykle do wniosku, że inni są temu winni, że są nieuprzejmi, nielojalni, obelżywi, albo że z jakiegoś nieznanego bliżej powodu jest nielubiany i niedoceniany. Wciąż więc ugania się nadaremnie za ułudą miłości. Jeżeli czytelnik przypomina sobie nasze rozważania na temat powstawania lęków w wyniku wyparcia wrogości oraz sposobu, w jaki lęk z kolei wzbudza wrogość, innymi słowy, jak lęk i wrogość są ze sobą nierozerwalnie splecione, to potrafi zrozumieć, że neurotyk w swoim sposobie myślenia oszukuje sam siebie oraz dostrzec, jakie są przyczyny jego niepowodzeń. Nie wiedząc o tym, neurotyk staje wobec dylematu, sam nie będąc zdolny do miłości, jednocześnie ogromnie pragnie, by inni go kochali. Jest to więc jedno z tych pytań, które wydaje się tak proste, a na które tak trudno znaleźć odpowiedź. Co to jest miłość? Albo co przez nią rozumiemy w naszej kulturze? Czasem można usłyszeć podaną na poczekaniu definicję, zgodnie z którą miłość to zdolność dodawania i przyjmowania uczucia. Choć nie jest ona pozbawiona prawdy, jest jednak zbyt ogólna i o wiele za szeroka, aby mogła pomóc w wyjaśnianiu trudności, o jakie nam tutaj chodzi. Większość z nas potrafi od czasu do czasu przekazać uczucia, ale właściwości tej może towarzyszyć absolutna niezdolność do miłości. Ważna jest postawa, z jakiej rodzi się uczucie. Czy jest ono wyrazem pozytywnego ustosunkowania się wobec ludzi, czy też wypływa na przykład z obawy przed utratą drugiego człowieka lub też z dążenia do podporządkowania go sobie? Innymi słowy, nie możemy przyjąć za kryterium miłości tylko przejawów zewnętrznych. Choć bardzo trudno ściśle sprecyzować, co to jest miłość, to z całą pewnością możemy powiedzieć, co miłością nie jest, czy też jakie elementy są jej obce. Można kogoś szczerze lubić, ale mimo to złościć się na niego, odmawiać spełnienia niektórych jego życzeń, czy mieć ochotę, żeby pozostawił nas w spokoju. Istnieje jednak różnica między takimi określonymi reakcjami gniewu czy wycofania się, a postawą neurotyka, który bez przerwy ma się na baczności przed innymi, czuje, że każdy przejaw ich zainteresowania osobami trzecimi jest oznaką zaniedbania jego własnej osoby i interpretuje każde żądanie jako próbę zdominowania go lub każdą krytykę jako poniżenie go. To nie jest miłość. Nie jest też sprzeczna z pojęciem miłości konstruktywna krytyka pewnych właściwości czy postaw po to, aby, jeśli to możliwe, dopomóc w ich zmianie.
ale nie są przejawem miłości. Częste u neurotyka, nietolerancyjne wobec innych żądania doskonałości, żądania, u których podłoża leży wrogie biada ci, jeżeli nie będziesz doskonały. Za sprzeczne z przyjętym przez nas pojęciem miłości uważamy również takie zachowanie, w którym człowiek wykorzystuje czyjeś uczucia wyłącznie po to, aby osiągnąć jakiś cel, czy przywiązuje się do kogoś po to, aby w ten sposób zaspokoić swoje potrzeby. Tak się niewątpliwie dzieje, gdy druga osoba potrzebna jest jedynie do zaspokojenia potrzeb seksualnych, czy, jak na przykład często dzieje się w małżeństwie, do uzyskania prestiżu. Ale i tutaj sytuacja łatwo staje się niejasna, szczególnie wtedy, gdy potrzeby te są natury psychicznej. Człowiek może siebie oszukać i uwierzyć, że kocha drugą osobę, nawet jeżeli osoba ta jest mu potrzebna jedynie po to, żeby go podziwiać. W takich jednak wypadkach osoba ta może być nagle porzucona lub wrogo traktowana, jeżeli tylko zdarzy się jej coś skrytykować i przestanie w ten sposób pełnić funkcję admiratora, za co była kochana. Omawiając różnicę między tym, co jest, a co nie jest miłością, musimy jednak wystrzegać się przesady. Chociaż miłości nie da się pogodzić z wykorzystywaniem osoby ukochanej do zaspokojenia własnych potrzeb, nie wynika z tego, że miłość musi być zupełnie i wyłącznie altruistyczna i pełna poświęcenia. Na miano miłości nie zasługuje też takie uczucie, które nie żąda niczego dla siebie. Osoby wyrażające tego rodzaju przekonania zdradzają raczej własną niechęć do obdarzania uczuciami innych, niż w pełni dojrzałą postawę uczuciową. Jest oczywiste, że chcemy czegoś od osoby, którą kochamy. Chcemy, żeby zaspokajała nasze potrzeby. Chcemy lojalności i pomocy. Możemy chcieć nawet poświęcenia w razie potrzeby. Umiejętność wyrażania takich pragnień, czy nawet walki o ich realizację, świadczy zwykle o zdrowiu psychicznym. Różnica między miłością a neurotyczną potrzebą miłości polega na tym, że w miłości sama potrzeba kochania jest najważniejsza, natomiast u neurotyka dominującym uczuciem jest potrzeba bezpieczeństwa, które chce znaleźć w miłości, przy czym i jemu wydaje się, że kocha. Oczywiście istnieje cała gama sytuacji pośrednich. Jeżeli ktoś potrzebuje miłości drugiego człowieka po to, aby uśmierzyć swój lęk, świadomość tego faktu będzie zwykle zniekształcona, ponieważ nie wie on zazwyczaj, że jest pełen lęku i że w związku z tym szuka rozpaczliwie jakichkolwiek objawów uczucia dla uzyskania spokoju. Znajdując je, czuje jedynie, że ma oto teraz człowieka, którego lubi i do którego ma zaufanie, lub za którym po prostu szaleje. Ale to, co w jego odczuciu jest spontaniczną miłością, może być niczym innym jak tylko reakcją wdzięczności za okazaną mu życzliwość lub przejawem nadziei czy sympatii wobec konkretnej osoby. Osoba wzbudzająca w nim tego rodzaju oczekiwania zostanie automatycznie obdarzona znaczeniem, a uczucie żywione wobec niej będą złudzeniem miłości. Oczekiwania takie może wzbudzić prosty fakt życzliwego potraktowania przez kogoś wpływowego i mającego władzę lub przez kogoś, kto sprawia jedynie wrażenie bardziej pewnego siebie. Mogą je wywołać propozycje erotyczne czy seksualne, choć nie muszą one mieć nic wspólnego z miłością. Mogą je wzmacniać pewne istniejące układy obiecujące pomoc lub wsparcie emocjonalne, jak rodzina, przyjaciele, lekarz. Wiele takich związków trwa pod pozorem miłości, to znaczy przy czyimś subiektywnym przekonaniu o istniejącym przywiązaniu uczuciowym, gdy w rzeczywistości miłość ta jest tylko kurczowym trzymaniem się innej osoby dla zaspokojenia własnych potrzeb.
brak autentycznej miłości ujawnia się w postaci natychmiastowej zmiany stosunku do drugiej osoby w wypadku, gdy nie zaspokaja ona jakichś potrzeb. Brakuje wtedy jednego z niezbędnych w naszym rozumieniu czynników miłości – rzetelności i stałości uczuć. Wskazaliśmy już na ostatnią cechę charakteryzującą niezdolność do kochania, ale chcę zwrócić na nią szczególną uwagę. Jest to lekceważenie potrzeb i pragnień drugiego człowieka, a także niemożność pogodzenia się z jego wadami czy nietypowością. Lekceważenie, które wynika częściowo z lęku zmuszającego neurotyka do trzymania się kurczowo drugiej osoby. Ktoś tonący czepia się kogoś płynącego ku niemu i nie zastanawia się, czy chce on go wyratować i czy w ogóle zdoła to zrobić. Lekceważenie to jest także częściowo wyrazem podstawowej wrogości wobec ludzi, której najbardziej powszechnymi składnikami są pogarda i zawiść. Wrogość tę mogą maskować rozpaczliwe próby okazania delikatności czy nawet poświęcenia, ale próby te nie mogą zwykle zapobiec ujawnianiu się pewnych nieprzyjemnych reakcji wobec innych. Żona może być na przykład subiektywnie przekonana o swoim głębokim przywiązaniu do męża, a jednocześnie okazywać złość, narzekać lub wpadać w depresję, gdy mąż poświęca swój wolny czas pracy, własnym zainteresowaniom czy przyjaciołom. Nadmiernie opiekuńcza matka żywi przekonanie o poświęcaniu się dla szczęścia swojego dziecka, ale jednocześnie wykazuje rażący brak zrozumienia dla jego potrzeb w zakresie samodzielnego rozwoju. Neurotyk, którego mechanizmem obronnym jest dążenie do miłości, prawie nigdy nie zdaje sobie sprawy z tego, że sam nie potrafi kochać, sądząc mylnie, że skoro potrzebuje innych, to znaczy, że ich kocha. Uczucie to może dotyczyć poszczególnych ludzi bądź też ludzkości w ogóle. Ma on ważkie powody, dla których utrzymuje i broni tego złudzenia. Zaniechanie go doprowadziłoby do odkrycia u siebie konfliktu między jednocześnie występującym poczuciem podstawowej wrogości do ludzi i pragnieniem ich miłości. Nie można pogardzać innym człowiekiem, być wobec niego nieufnym, chcieć zniszczyć jego szczęście lub niezależność, a jednocześnie domagać się jego miłości, pomocy i wsparcia. Dla osiągnięcia obu tych celów, w rzeczywistości nie do pogodzenia, człowiek musi dokładnie wyprzeć wrogość ze świadomości. Innymi słowy, złudzenie miłości wynikające z pomieszania autentycznej sympatii i neurotycznej potrzeby miłości ma do spełnienia konkretną funkcję polegającą na umożliwieniu dążenia do tego, żeby być kochanym. Na drodze do zaspokajania głodu miłości neurotyk napotyka jeszcze inną istotną przeszkodę. Choć może mu się udać przynajmniej na jakiś czas pozyskać upragnioną miłość, to nie potrafi jej naprawdę przyjąć. Wydawałoby się, że przyjmie wszelką ofiarowaną mu miłość, tak samo chciwie jak człowiek spragniony pije wodę. Tak też się dzieje, ale tylko chwilowo. Każdemu lekarzowi znany jest pozytywny wpływ, jaki ma okazanie zainteresowania i życzliwości w stosunku do pacjenta. Zniknąć mogą wówczas u niego wszelkie dolegliwości somatyczne i psychiczne, chociaż nie zastosowano żadnych innych środków, oprócz zapewnienia pacjentowi opieki szpitalnej i dokładnego zbadania go. Nerwica sytuacyjna, nawet poważna, może zniknąć zupełnie, gdy człowiek poczuje, że jest kochany. Każdy przejaw miłości może pozornie uspokoić neurotyka, czy dać mu nawet poczucie szczęścia, ale w rzeczywistości wywołuje u niego niedowierzanie i nieufność, a nawet strach. Nie wierzy w miłość, bo jest głęboko przekonany, że nikt nie mógłby go pokochać.
i to uczucie, że jest się niegodnym miłości, ma często charakter świadomego przekonania, którego nie mogą podważyć żadne dowody świadczące o czymś przeciwnym. W istocie przekonanie to może być dla niego czymś tak naturalnym, że neurotyk nigdy się nad nim świadomie nie zastanawia. Nawet wtedy, gdy pozostaje ono niezwerbalizowane, jest również niewzruszone, jakby zawsze było świadome. Często maskuje je postawa typu „nie zależy mi na tym”, podyktowana zwykle dumą, utrudniając jeszcze bardziej kontakty emocjonalne. Przekonanie o tym, że jest się niegodnym kochania, jest bliskie niezdolności do kochania. Jest ono właściwie świadomym odbiciem takiej niezdolności. Ktoś, kto potrafi autentycznie lubić innych, nie będzie miał wątpliwości co do tego, że i inni mogą go darzyć sympatią. Człowiek odczuwający silny lęk reaguje na każdy przejaw miłości nieufnością i zakłada natychmiast, że kryją się za tym jakieś zamiary. Podczas psychoanalizy na przykład pacjenci tacy czują, że analityk chce im pomóc jedynie dla zaspokojenia własnych ambicji lub że wyrażanie przez niego uznania czy zachęty jest jedynie zabiegiem terapeutycznym. Jedna z moich pacjentek czuła się upokorzona, kiedy zaproponowałam jej spotkanie w czasie weekendu, choć była wówczas w stanie niepokoju emocjonalnego. Zbyt gwałtowne wyrażanie uczuć łatwo może być odczytane przez nich jako przejaw naigrawania się. Jeżeli atrakcyjna dziewczyna wyraża otwarcie swoje uczucia wobec neurotyka, może on je potraktować jako złośliwość, czy nawet jako umyślną prowokację. Nie potrafi bowiem wyobrazić sobie, że taka dziewczyna może darzyć go szczerą sympatią. Okazywanie miłości takiemu człowiekowi może nie tylko wywołać nieufność, ale wręcz wzbudzić prawdziwy lęk, bowiem poddanie się miłości wydaje mu się równoznaczne z wplątaniem się w sieć pajęczą. Neurotyk może nawet odczuwać przerażenie, gdy zacznie sobie zdawać sprawę z tego, że ktoś darzy go autentyczną sympatią. Dowody miłości mogą także wzbudzać lęk. Lęk przed zależnością. Jak wkrótce wykażemy, zależność emocjonalna stanowi prawdziwe zagrożenie dla kogoś, kto nie może żyć bez miłości innych ludzi i wszystko, co chociażby niejasno przypomina taką zależność, może wywołać rozpaczliwe usiłowanie uwolnienia się od niej. Człowiek musi wtedy za wszelką cenę unikać jakichkolwiek pozytywnych reakcji emocjonalnych, gdyż wywołują one niebezpieczeństwo zależności. Aby tego uniknąć, nie może dopuścić do świadomości faktu, że inni są mu życzliwi czy pomocni i musi odrzucić wszelkie dowody miłości, przekonując siebie, że ludzie są dlań nieżyczliwi, nie okazują mu zainteresowania czy nawet są nastawieni do niego wrogo. Sytuacja ta przypomina sytuację człowieka umierającego z głodu, który nie ma odwagi dotknąć jedzenia z obawy przed zatruciem. Reasumując, człowiek kierowany przez lęk podstawowy i szukający miłości w celu obrony przed nim bynajmniej nie ma szans zdobycia tej upragnionej miłości. Ta sama sytuacja jednocześnie stwarza pragnienie i przeszkadza w jego zaspokojeniu.